Okej. Okay. Ania i Marek jadą samochodowe EDC. Teraz już chyba jest okej, okay, jeśli chodzi o... Myślę, że tak. Możesz jeszcze wyłączyć to światło tam? Nie, w naszym się nie da. Jak to się nie da? No nie da się, o Jezu, próbowałem kiedyś. Pamiętasz, jak nagrywaliśmy tego Android Auto? Tak. No to się nie da. Więc świetnie. Jak nam padnie akumulator, to... To wtedy... mamy booster! Dzień dobry. Albo dobry wieczór. Na początek mamy pytanie. Co masz w samochodzie? Co wozisz ze sobą w samochodzie? Jeśli nie pamiętasz, to zastopuj teraz, leć do samochodu, sprawdź, wróć i napisz. Poczekam. Dobrze. No dobra, to co? To co? Lecimy. Lecimy. Nie zebraliśmy się tu dla przyjemności, tylko po to, żeby opowiedzieć Wam o samochodowym EDC, Everyday Carry. Tak. Ekwipunek dźwigany codziennie. Jest taki kanał. Nie wymyśliliśmy tego. W każdym razie, w samochodzie zwykle nie powinno się wozić rzeczy. To jest taka maksyma. Mam nawet o tym wzmiankę w jednym z odcinków, które kiedyś nagrywałam, że wyrzuć rzeczy z samochodu. Masz koleżankę, która wozi w samochodzie tyle rzeczy niepotrzebnych. Ma generalnie drugą szafę w samochodzie. To jest niepotrzebne. To wyrzuć z samochodu. Oraz przegląd kilku pudeł, które do niej przyszły, bo jeszcze ich nie zdążyła rozpakować. No właśnie. To, co odebrała od kuriera, wrzuciła do samochodu i tak zostało. Uważam to za grubą przesadę i ja tak nie robię. Ale. Ale. Tak, jak widzicie, cały bagażnik mamy potrzebnych rzeczy. Dobrze. Może, nie przesadzajmy, że to wszystko jest Ci potrzebne, ale to są rzeczy, które mogą być Ci potrzebne i to są rzeczy, które... może warto mieć ze sobą na wypadek, gdyby. To nie jest Twoja szafa, tylko to są rzeczy, które, jak widzicie w przebitce, zmieściliśmy w plecaku i akurat my wykorzystaliśmy ten plecak, bo ten plecak mieści nam się ładnie pod podłogą bagażnika. W czym to się zmieści? W Twoim samochodzie, czy w kosmetyczce, czy w większej torbie, czy w pudełku po narzędziach? To nie ma znaczenia. To może być też taka torba z rzepem, która jest przypinana do... No, do tego. Do bagażnika. Do bagażnika, ale dobrze. Przepraszam, nie piłam jeszcze mojej kawy. Dobrze, ale co to jest? To są rzeczy, które mogą się przydać wtedy, kiedy wydarzy się coś niespodziewanego. Tak. Kiedy Twój samochód się zepsuje, kiedy zepsuje się ktoś inny, kiedy przyjedziesz na miejsce wypadku albo sam masz wypadek. I już, po kolei. Przede wszystkim, jeśli coś się zepsuje, najczęściej łapiemy gumę, o czym mówiliśmy, że nie ma sensu wozić koła zapasowego, ale jeśli masz koło zapasowe, albo zepsuje Ci się cokolwiek innego, coś Ci odpadło, coś Ci wisi, coś trzeba przykręcić, to tu masz takie coś, żeby oprzeć się na kolanach. O, może ja to pokażę. Tak, jak to się nazywa? Taka ogrodnicza gumka. Ogrodnicza gumka. Również po to, żeby nie mieć mokrych i brudnych spodni. Rękawice do tego, żeby z tym wszystkim handlować, zarówno takie grubsze, mechaniczne, jak i takie cieńsze, gumowe, jakie do niedawna trzeba było nosić w sklepach, po to, żeby gdzieś coś naprawić i nie ubrudzić się tym, a jak się ubrudzisz, to są mokre ściereczki. Bardzo polecam akurat te, ponieważ są... wydajne, skuteczne, a i nie zawierają alkoholu, więc nie będziesz mieć później takich skórzastych, suchych łap. Worki na śmieci, na to wszystko, co naśmiecisz po drodze, naprawiając swój samochód. Zabieraj zawsze te śmieci ze sobą, a nie zostawiaj je tak jak tu ludzie na naszym planie. Bo inaczej my to sprzątamy i dlatego mnie się przydaje worek na śmieci, rękawiczki i ściereczki. I ściereczki. No właśnie. Dalej. To. I to. Jeśli nie naprawisz tego tym, to znaczy, że to jest nienaprawialne. Ale słyszałam, że WD-40 niektórzy dolewają też do herbaty, jak nie ma cukru. Ponoć świetnie smakuje. Dobrze. Ale żarty na bok. Nie, to jest coś, co może się przydać do tymczasowego ogarnięcia czegoś, co się zepsuło. Byle dojechać do cywilizacji. Ponieważ samochód zawsze psuje się wtedy, kiedy pada i jest ciemno i zimno, to mamy z tym związane... kolejne rzeczy. Tak, po pierwsze, są kamizelki. Te kamizelki są na wierzch. Na to wszystko zakładasz kamizelkę. Ale mamy odzież przeciwdeszczową. To mogą być najzwyklejsze takie poncza, które kupujesz w kiosku za, nie wiem, 5 czy ileś złotych. Tak zwany zestaw małego pielgrzyma. Te są fashion i te są fashion z jakimś zapięciem. It's called fashion, look it up. Dokładnie, it's called fashion, look it up. Ale jeśli są osoby, które stoją na zewnątrz i jest im zimno, to są koce termiczne. Poczekaj, zaraz pokażemy, co? Jak chcesz wygląda. Chcesz koca? Chcę koca. Dobrze. Są
Są koce termiczne, one są ładnie zapakowane, więc takie pakiety... Nie, to jest bardzo, bardzo sensowne, bo ich jest tu 10, są zapakowane w pojedyncze, w torebkę z zapięciem strunowym. O, i tu jest pełno śmieci, więc te śmieci do worka. Zabierasz ze sobą, to tutaj wiesz, owijasz się w to i jest cieplej niż... Będziesz wyglądał jak indyk świąteczny. Pomóc ci? Nie, dziękuję, są sobie proszę. I am the great Cornholio and I need tipi for my bunghole. Bunghole? Jezu. Bunghole? Are you threatening me? No. John, chyba to zdejmę, bo to będzie strasznie szeleścić w mikrofon, prawda? Jezu, tak. O, ale wiesz, jakie to ciepłe? No, takie ma być. Czy możesz to mimo wszystko zdjąć? Przepraszam. Poczekaj, jest mi w tym dobrze. Cringe FM. Po krótkiej przerwie na Cringe FM wracamy do rzeczy, które są istotne, czyli jest ci już ciepło, jest ci już sucho, masz oświetlenie różnego rodzaju, zarówno oświetlenie takie, które świeci w... No, po prostu latarkę taką, co się ją bierze do ręki. Wczoraj działała, dobrze, jest. O bateriach za chwilę. Po drugie jest... czołówka. Jak już naprawiasz, to żeby widzieć, co naprawiasz. Żeby ta druga osoba nie musiała tam stać i żeby się jej nie pytał, komu świecisz? Sobie świecisz? Po trzecie taka lampka, którą można zaświecić tak. Ona też może świecić alarmowo. Poza tym można ją otworzyć. No właśnie, bo ona ma... Proszę. I wtedy jest taka lampka, przy której ludzie mogą stanąć jakoś nastrojowo. I śpiewać kumbaya, podczas gdy ty naprawiasz samochód. Nie wiem, co jest gorsze. A ja wiem, co się zepsuło. Co? Samochód się zepsuł? No właśnie, nie wiem, co jest gorsze, czy jak ktoś śpiewa kumbaya, czy jak ktoś, na przykład ja, naprawia samochód. Ale pokaż, jak to można ładować. Tak, to można ładować i na baterie słoneczne, i można... Tak, okej, okay, w listopadzie. I przez USB, właśnie, kabel. Tu mamy kabel z przejściówkami na wszystkie możliwe sytuacje. Mamy baterię, jeżeli bo coś jest na baterię. Bo to też się może przydać, jeżeli coś masz na baterię. Mamy, jak on się nazywa? Przetwornicę. Przetwornicę, jeśli przypadkowo masz akumulator w samochodzie działający. Mamy też jeśli... taki dynksik ankera. Tak, żeby włączyć do prądu, żeby z niego coś podładować. I jeśli akurat akumulator ci pójdzie albo pójdzie temu komuś, komu pomagasz, to w tym momencie jest to. I teraz tak, uwaga, w związku z nowymi wytycznymi to jest hashtag reklama, hashtag prezent, hashtag cokolwiek. Hashtag współpraca. Za to akurat nie wzięliśmy pieniędzy, ale dostaliśmy to, żeby od wam to pokazać. Dystrybutora. To jest Noco GPX45, nie mówi to absolutnie nic, ale to jest booster. Wyjaśnij, co robi dana rzecz. Dobra, dana rzecz robi kilka rzeczy. Po pierwsze, działa jako latarka. Jak już to uruchom. O, działa jako latarka. Uruchomił. Więc, jest piekielnie skuteczne. Więc, o, można wzywać pomocy, albo to wyłączyć. Czy możesz to wyłączyć? Tak. Dziękuję. Po drugie, działa jako powerbank, ale to spory powerbank, ale możesz podładować rozliczne inne rzeczy, które masz. No, nieoptymalny rozmiarowo. Oraz, ale... co najważniejsze, to działa jako właśnie booster. Czyli bierzesz delikwenta, któremu się zepsuł akumulator, podłączasz mu to do akumulatora, z akumulatorem na wiecie czym, jeszcze nikt nie kłamał, i włączacie to i albo samo pomoże, albo tu jest jeszcze taka funkcja boost, override, i jak widzicie w przebitkach, najpierw pojechaliśmy do kolegi, który ma wózek, jak to się nazywa? Wózek widłowy. Wózek widłowy. Marek zawsze chciał jeździć wózkiem widłowym. Zresztą widzieliście go już w teście Daci Docker, albo Docker, czegoś takiego. Chyba tak. No więc okej, okay. To była kolejne spotkanie mające na celu, żeby Marek pojeździł wózkiem widłowym. Ale coś tam przewiózł. Trochę padało. Trochę padało, nie, padało mocno. Jak widzicie, a po drugie wózek był padł. Był padł, więc odpaliliśmy najpierw wózek, ale ponieważ pogoda była taka, jaka była, więc nie chciałem wozić koledze palet z być może drogocennym towarem, to kolega mówi, mam coś mniej drogocennego, znajomej zepsuł się Lexus V8, stoi tak od kwietnia, był koniec października. Tak. No to pojechaliśmy. Wsiedliśmy w samochody, pojechaliśmy i okazało się, że jest jak najlepiej, ponieważ... Samochód rzeczywiście nie działa. No więc naprawiliśmy, znaczy nie wiem, czy naprawiliśmy, kolega się lepiej na tym zna, więc zostawiliśmy go tam z tym, ale odpaliliśmy V8 dzięki właśnie temu. Więc da się? Da się. Da się. Jeśli
potrzebujesz, czy pada ci akumulator, czy gubisz prąd skądś, czy po prostu chcesz być tym miłym człowiekiem, który pomaga wszystkim innym, to właśnie do tego służy booster. Dobrze, szybko, co dalej? Jak już odpalicie ten samochód i zastanawiacie się, czy odjedzie? Ja jeszcze pokażę coś bardzo analogowego, tak, co się może przydać, jeżeli macie na przykład jakiś... wypadek, słuczkę. Tak zwanego dzwona. To zanim przypniecie temu człowiekowi ten booster do człowieczeństwa... To tutaj są tatki. Spisujecie, tak, spisujecie dane tego człowieka, tego człowieka, wypadku, tak, całkowicie analogowo, bo może na przykład nie masz telefonu, zepsuł ci się telefon, cokolwiek. Albo po prostu masz Nokię taką, na której pisanie tego trwało zbyt długo. No, to by chwilę zajęło. Więc do tego jest notes. Co jeszcze tu mamy ciekawego? To jest moja ulubiona zabawka. To jest fantastyczne. Zobaczcie, to są tak zwane flary elektryczne, które można postawić... Znaczy, nie bardzo lubię, jak to mruga. Franka też bardzo nie lubi, jak to mruga. O, zobaczcie, kładziecie to na ziemi albo gdzieś i to was ostrzega. Ja kupiłem zestaw trzech. To jest też na magnesie, więc jak zaraz zobaczycie w przybitce, można przypiąć do samochodu i wtedy jesteście super widoczni. I no, możecie czekać na tę pomoc, podczas kiedy wy nie potraficie naprawić swojego samochodu, tak jak ja. I wtedy jecie. Tak. Jecie wy, jedzą dzieci. Jak komuś jest smutno, to jak zje sobie coś długo takiego... Długo szukałam batoników, które nie będą czekoladowe, ponieważ jestem tą jedyną osobą na świecie, która nie lubi czekolady, nie sprawia jej przyjemności jedzenie czekolady, a wszystkie są zawsze z czekoladą i z czymś tam. Oraz, te to, są bez. Oraz to są takie batoniki, po których mnie nie jest przykro, jak ich zjem. Bo zwykle takie batoniki, które mogą długo wytrzymać, to jak go zjesz, to... Tak, próbowaliśmy jakiegoś jednego, tak, smakował jak rozczarowanie. Tak, to ja już wolę do lasu wtedy i będzie smutno. I na koniec również w tym celu woda. Zwykle my nosimy wodę w naszych butelkach, ale tu jest butelkowana dlatego, że żeby mieć cokolwiek w miarę świeżego, raz po prostu na parę tygodni, miesięcy albo wymieniaj. Dla kogoś, kogo gdzieś spotkasz. Tak, nie znasz, pomagasz temu wypadkowi człowiekowi. Dajesz mu wodę, dajesz mu batonika i być może chociaż w ten sposób możesz komuś trochę poprawić nastrój. Multitool. Ach, oczywiście. Czymś musisz naprawiać. Jak już masz tę taśmę i to WD-40, to bierzesz jeszcze takie obcęgi, tu masz nóż, piłę i różne inne rzeczy. Tak zwane klapcążki. Ja na koniec jeszcze pokażę coś, co wypada wozić w środku. Co wypada wozić w środku, a nie w tym plecaku, co go tam masz pod spodem. To jest device po pierwsze do przecinania pasów, po drugie do rozbijania szyby. Nie będziemy pokazywali, jak się rozbija szybę, bo to drogo wyjdzie, ale działa. Sprawdziliśmy. Tutaj wychodzi taki bolczyk i robi ping. Żeby nie było wątpliwości, to nie jest tak, że mówimy, musicie to kupić wszystko i wozić w samochodzie. Nic z tych rzeczy. To są inspiracje, to są pomysły. Jeżeli macie lepsze pomysły albo macie fajniejsze rzeczy, to piszcie w komentarzach. Albo na mordo@amiot.travel. Do tego pewnie zalinkuję, pewnie do większości. Tak, no, pokażemy, może... pokażemy gdzieś, jaki ja mam listę tego wszystkiego. Może nie do worków na śmieci, no bo szanujmy się, ale... To zrobimy wszystko wam będzie, taką listę. Będzie w opisie i dajcie znać, czy na przykład było coś takiego, co mieliście w samochodzie i mega się sprawdziło, albo przeciwnie, mieliście nadzieję, że się przyda, po czym... Nie. Jak już przyszło co do czego, to okazało się, że jest bezużyteczne. Piszcie. Piszcie. A ja tymczasem idę się ubrać w ten koc termiczny, bo jest bardzo ciepły. Wiecie, że on będzie w tym jechał w samochodzie? Dziękujemy, że oglądasz kanał Ania i Marek Jadą. Nie zapomnij dać nam suba i włączyć powiadomień o nowych odcinkach. Publikujemy kilka razy w tygodniu. Testy, pierwsze wrażenia i inne materiały okołomotoryzacyjne. Można nam też zadawać pytania tutaj i na Instagramie. Ania i Marek Jadą. Do zobaczenia w następnym odcinku.